Cześć, witam w moim trzecim unboxingu. Jest to lista Schindlera, wydanie Blu-ray. Mam nadzieję, że podobał Wam się wstęp. Od teraz postanowiłem, że będę tak robił, że po prostu pokazywał część menu filmowego na płycie Blu-ray, ponieważ mi zawsze brakuje w unboxingach właśnie pokazania jeszcze, jakie fajne są animacje czy tła właśnie w tym, w menu. Otóż lista Schindlera, jeden z moich ulubionych filmów. Myślę, że jeden jest na pewno w pierwszej trójce najlepszych filmów, jakie w życiu widziałem. Dodatki. Głosy z listy. Historia Fundacji Shoah z udziałem Stevena Spielberga. Muszę powiedzieć, że są fascynujące te dodatki i oba opowiadają historie, które są już zawarte w samej treści filmu, także super się je oglądało. Dawno dość oglądałem, bo oglądałem go na wydaniu DVD, do którego zaraz dojdziemy, ale myślę, że spokojnie to jest 1,5 godziny łącznie, albo jeszcze może i więcej. Otwieramy i mamy dwie płyty z czarnym tłem. No, ogólnie fajnie, bo co do koloru płyty nic nie mam, ale niestety nie pasuje to jakoś do tego niebieskiego tła. No cóż, można by się załamać, prawda? Ale niekoniecznie, ponieważ mam coś takiego. Jest to wydanie DVD, które kupiłem chyba nawet w dzień premiery, jak w Polsce została wydana lista Schindlera. Już nie pamiętam, w którym to było roku, ale z jakieś 10 czy jeszcze więcej lat temu. Nie, nawet nie. Myślę, że maksimum 10. No dobrze. I bardzo podobne chyba jest wydanie kolekcjonerskie na 20-lecie wydania filmu z listy Schindlera na Blu-ray. Podobne do tego, aczkolwiek dokładnie nie wiem. Otóż tak, jak otwieramy, jest w ogóle fajnie tutaj na rzep tak zrobione. I tu mamy zdjęcie, jak Oskar Schindler i Isaac Stern razem siedzą, spisują listę i tekst. Kto ocalił choć jedno życie, to tak jakby ocalił cały świat. No naprawdę jest to świetnie zrobione, super to wygląda, ekstra. Żeby dostać się do samego wydania DVD, musimy się trochę namęczyć, ale nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. O, już to wszystko wychodzi. Ok. I zobaczmy, jak to wygląda. O, właśnie. Bardzo ładny kadr. Otwieramy dalej. Ach, ja już zapomniałem, jak to tu jest fajnie zrobione. Zobaczcie, to jest w ogóle majstersztyk, można powiedzieć, wydań. Ponieważ zdjęcia na płycie wpasowują się w tło. Otóż tak, oni tutaj, Isaac Stern i Oskar, spisują tą listę i płyta się wpasowuje w to tło. Tak? I tu jeszcze przyświeca im lampka. Świetnie jest to po prostu zrobione. Także dzięki Bogu mam to wydanie DVD. I już tak bardzo nie przejmuję się tym po prostu niebieskim tłem tutaj w wydaniu Blu-ray. No dobra, co tam jeszcze? Tu oczywiście jakieś podziękowanie od Spielberga. I to wszystko będzie. To wszystko. Także ogólnie film jest świetny. Aha, dlaczego kupiłem wydanie Blu-ray? Ponieważ niestety na wydaniu DVD nie ma lektora. Jest tylko kiedyś w ogóle na DVD filmy Spielberga, nie pamiętam czy wiecie, ale nawet Park Jurajski na kasetach wideo i lista Spielberga też. Filmy Spielberga na kasetach wideo i płytach DVD były wydawane zawsze z napisami. Możliwe, że Spielberg sobie tak kiedyś zastrzegł czy coś, nie jestem pewien. Nie wiem dokładnie, ale tak było. No i to jest pierwsze wydanie, takie oficjalne, bo wiadomo, że w telewizji leci z lektorem, ale nie ma tego oficjalnie wydanego. To jest pierwsze wydanie oficjalne z lektorem lista Schindlera na Blu-ray. Na DVD nie jest na razie dostępne, z tego co wiem, z lektorem. I to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz dawania łapek w górę. Pozdrawiam.